Gościmy dzisiaj nie tylko pana Bartosza Kopczyńskiego, specjalistę od edukacji włączającej, ale też innych liderów ruchu oporu, panią Jolantę Dobrzyńską i pana Krzysztofa Dobrzyńskiego. O, i już. To jest tak, że Państwo Ludowe wprowadza nam tą edukację, pomimo tego, że głosi program odwrotny, a my tu biedni ludzie próbujemy coś z tym robić i ciekaw jestem, jaka będzie Wasza reakcja. Panie Bartoszu, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Przepraszam za moją niedyspozycję głosową. Będę starał się mówić wyraźnie, aczkolwiek cicho. Nazywam się Bartosz Kopczyński, reprezentuję Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu oraz Ruch Ochrony Szkoły. To są organizacje społeczne, które zajmują się właśnie tym wiedzą społeczną i ochroną, na razie ochroną szkoły przed wrogimi działaniami, a być może w przyszłości obroną, jeżeli te działania będą dalej kontynuowane. Chcę Państwu powiedzieć na temat edukacji włączającej i na temat tego, co jest planowane dla Polski, co się już dzieje, co się będzie działo w najbliższym czasie. Najpierw jednak sądzę, że należy się parę zdań wprowadzenia, czym w ogóle powinna być edukacja publiczna. Być może słyszeli Państwo taki termin pruska szkoła. On jest używany przez propagandę na określenie takiej szkoły, do której wszyscy z nas chodzili. Czyli szkoły, która ma klasy, gdzie są dzieci podzielone wiekowo, gdzie są nauczyciele, gdzie są programy nauczania, podział na przedmioty, gdzie są oceny, wymogi edukacyjne, świadectwa, prace domowe, klasówki, wypracowania. To jest od pewnego czasu, mniej więcej od lat 90. w Polsce, atakowane bardzo mocno. Od kilkunastu lat używa się terminu pruska szkoła właśnie na określenie tego modelu edukacji i przeciwstawia się model szkoły demokratycznej, gdzie to dzieci decydują, czego będą się uczyły i to jest ponoć dużo lepsze. To, co się mówi na ten temat, to jest propaganda i to używa pewnych stereotypów, pewnych haseł wprowadzających w błąd. Wykazuje się pewne patologie naszego systemu edukacji i mówi się, że to jest właśnie pruska szkoła i one są, te patologie, wbudowane w szkolnictwo. To jest nieprawda. Prawdziwa szkoła, taka, do której chodziliśmy, do której jeszcze chodzą nasze dzieci, ona kontynuuje model, który wywodzi się jeszcze ze starożytnej Grecji, model paidei, który został później przejęty przez średniowiecze, przez szkoły klasztorne, przez średniowieczne uniwersytety. I tam zasadą naczelną jest prymat wiedzy, wiedzy obiektywnej, rzeczywistej, obiektywnie istniejącej rzeczywistości, którą można poznać. I dzieci jako uczniowie przychodzą do takiej szkoły, gdzie spotykają nauczycieli, którzy dysponują wiedzą i oni, ci nauczyciele, przekazują swoim uczniom wiedzę i dziecko wrasta w tą wiedzę, rozwijając się, czyli rozwija swoje zdolności umysłowe, ale i fizyczne, ale i psychiczne, i duchowe, obcując z wiedzą. Samo obcowanie z wiedzą ma już walor wychowawczy, z tekstami literatury, ale również z wiedzą ścisłą, ponieważ nauczenie się czegokolwiek wymaga od człowieka pracy. A praca oznacza poskromienie swojego naturalnego lenistwa, ponieważ człowiek jest z natury leniwy. Jeżeli nie musi, to się nie uczy. Jeżeli nie musi, to nie pracuje. Jeżeli ma wszystko dane za darmo, to nic nie robi. A ponieważ życie tak nie wygląda, życie zawsze wymuszało, wymusza i nadal będzie wymuszało pewne wysiłki po to, żeby utrzymać standard życia. I szkoła, taka tradycyjna szkoła z ocenami,
jest bardzo dobrym wprowadzeniem do życia dorosłego. Jednym z częściej spotykanych argumentów przeciwko szkole to jest taki, że ona nie przygotowuje do życia dorosłego i uczy rzeczy niepotrzebnych. Otóż żadna szkoła nie może przygotować do życia dorosłego, nie ma takiej szkoły, bo żadna szkoła nie jest w stanie zaplanować człowiekowi tego, co on będzie robił w życiu. Szkoła daje spis treści, wiedzy, ludzkości, tylko wprowadzenie, a dalej człowiek musi już radzić sobie sam. Ale szkoła tradycyjna wyposaża człowieka w pewne umiejętności korzystania z tej wiedzy i w pewną wiedzę bazową, dzięki której później ludzie rozwijają się. Większość ludzi dorosłych nie zdaje sobie sprawy, ile zawdzięcza szkole, tej szkole, która zmuszała go do nauki. Ludzie korzystają codziennie z takiej wiedzy szkolnej. Dzięki temu mają pracę, dzięki temu zarabiają pieniądze, żyją w dobrobycie i nawet sobie nie zdają sprawy, ile zawdzięczają szkole. Ile zawdzięczają temu, że ktoś ich kiedyś zmusił do nauki. Dlatego bardzo łatwo jest rzucać oskarżenia pod adresem szkoły, ponieważ ludzie pamiętają tylko to, że musieli wziąć się do roboty, do nauki, do pracy. I to było nieprzyjemne, bo woleli w tym czasie leniuchować albo się bawić. Ale dzięki temu, że ktoś ich zmusił, teraz są samodzielnymi dorosłymi. I taką właściwość szkoły właśnie próbuje nam się zabrać pod szyldem edukacji włączającej. Skąd ona się wzięła? Z Ameryki. Tam już pod koniec XIX wieku wykształciły się pewne struktury gospodarczo-finansowe, które istnieją do dzisiaj, które rządzą światem finansów i wielkiego biznesu. To są dość dobrze znane rody. Nie będę ich tutaj wspominał. To jest kilkadziesiąt rodzin rządzących światową gospodarką i finansami. Myślę, że wszyscy kojarzą taki fakt. I oni się wywodzą z XIX-wiecznych monopolistów. Oni już wtedy opanowali przedsiębiorczość, opanowali finanse. I już pod koniec XIX wieku zaczęli formułować pewien program zarządzania gospodarką. On polegał na założeniu, że wolność gospodarcza, indywidualna wolność gospodarcza jest szkodliwa, ponieważ wprowadza chaos, wprowadza niepotrzebną konkurencję, marnotrawstwo środków, jest trudna do zarządzania i najlepiej by było, gdyby gospodarka była zarządzana monopolistycznie przez grupę monopolistów, tych najbogatszych, a wszyscy uczestnicy gospodarki powinni funkcjonować w niej jako uczestnicy, jako trybiki machiny. I dosyć szybko dostrzegli, że żeby to się udało zrealizować, to trzeba zapanować nie tylko nad gospodarką. To oni już osiągnęli w XIX wieku, ale należy zapanować nad polityką. I należy ten pomysł monopolistyczny rozszerzyć na całość funkcjonowania państwa. I to zaczęli realizować w Stanach Zjednoczonych. I wyrazem tych przemyśleń był New Deal prezydenta Roosevelta. Po II wojnie światowej, gdy Stany Zjednoczone stały się mocarstwem światowym, to ten pomysł przetworzony zaczął być globalizowany. I w tej chwili mamy taki pomysł pod szyldem zrównoważonego rozwoju, ponieważ te grupy finansowo-gospodarcze udało im się przejąć wpływy i kontrolę nad bardzo ważnymi organizacjami eksperckimi, ponadnarodowymi i nad organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ i Unia Europejska. I w tej chwili państwa, szczególnie państwa Zachodu, a właściwie wszystkie państwa świata, realizują te pomysły zrównoważonego rozwoju. My tutaj w Europie jeszcze dodatkowo podlegamy pod dyktat Unii Europejskiej, czyli państwa Europy podlegają trzem rodzajom wpływów. Pierwszy wpływ widoczny to jest Unia Europejska i jej struktury. Drugi wpływ też widoczny, aczkolwiek mniej rozpoznawany przez opinię publiczną, to są uwarunkowania płynące z ONZ-u i zobowiązania wobec ONZ-u.
I trzeci wpływ niedostrzegany, tajemny wpływ dla większości ludzi, to jest zależność od światowych finansów, od wielkich organizacji bankowych. Rządzący zdają sobie z tego sprawę, bo każdy, kto zaczyna rządzić państwem, no dosyć szybko zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest uzależniony od tych struktur poprzez zadłużenie państw. I te struktury, ci ludzie z tych struktur zaczęli wdrażać swój model edukacji, ponieważ oni zdają sobie sprawę, że jeżeli mają zapanować nad społeczeństwami i nad zdolnościami wytwórczymi społeczeństw i nad ich zasobami, muszą zapanować nad edukacją, a więc muszą wyłączyć obiektywną wiedzę, muszą wyłączyć samodzielność ludzi, która tworzy się dzięki powszechnej edukacji publicznej. Dlatego wypracowali model edukacji włączającej, który dzisiaj jest do Polski implementowany za pośrednictwem Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Oczywiście zobowiązania wobec ONZ-u też tutaj są istotne. Tu przede wszystkim chodzi o konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. I to, co my robimy w Polsce od 30 lat mniej więcej, to jest wprowadzenie edukacji włączającej, czyli wszystkie zmiany, przynajmniej większość zmian zachodzących w polskiej edukacji od początku przemian, już od roku 91, to było wprowadzenie tego modelu, tyle że na początku nie używano tej nazwy i do niedawna większość, no, opinia publiczna kompletnie nie zdawała sobie sprawy, co się dzieje. I teraz jak my badamy w Towarzystwie Wiedzy Społecznej i w Ruchu Ochrony Szkoły, badamy historię tych przemian, to dochodzimy do takich wniosków, że to były działania planowane już długo, długo wcześniej. I do tego służyły organizacje eksperckie i agendy ONZ-u. No na przykład już w latach 70. UNESCO i UNICEF przewidywały, że w XXI wieku szkoła, taka jaką znamy, będzie przestarzała i zostanie zastąpiona przez e-learning. I to, co w tej chwili mamy, to jest to, co w tej chwili dzieje się w świecie białego człowieka i również i w Polsce, to jest celowe, planowe i systemowe wygaszanie edukacji jako źródła wiedzy i przechodzenie na e-learning. Jak to się robi, to jeszcze powiem zaraz. Takim głównym hasłem edukacji włączającej, głównym pretekstem, to jest włączenie dzieci niepełnosprawnych do głównego nurtu edukacji. To wymusza przeniesienie tych dzieci ze szkół specjalnych do szkół ogólnodostępnych. Co to jest szkoła specjalna? One nie były od początku. Od początku to były normalne szkoły, gdzie chodziły wszystkie dzieci, no ale okazało się, że są dzieci, które nie są w stanie uczyć się z powodu swoich ograniczeń umysłowych. Zaczęto te dzieci diagnozować i zaczęto tworzyć szkolnictwo specjalne. W Polsce my mamy tutaj bardzo duże osiągnięcia. Już w latach 20. zaczęto u nas tworzyć szkolnictwo specjalne i to było kontynuowane po wojnie. I dopracowaliśmy się całkiem sporej sieci szkół specjalnych, gdzie są wyspecjalizowani pedagodzy z odpowiednim nastawieniem, z odpowiednim powołaniem do tego, żeby zajmować się takimi dziećmi. I to nam się chce zabrać. Coś, co jest wielkim osiągnięciem ludzkości, czyli możliwość kształcenia dzieci z zaburzeniami, z niepełnosprawnością intelektualną, chce się nam zabrać pod szyldem praw człowieka. Uznano, to znaczy kto uznał? No, grupa pedagogów, ideologów, finansowanych przez fundacje, przez struktury międzynarodowe typu ONZ i Unia Europejska, no to w każdym państwie wykształciła się grupa takich pedagogów, którzy stopniowo przejęli całą pedagogikę świata białego człowieka. To są pedagodzy krytyczni, to są pedagodzy specjalni. Została wyeliminowana pedagogika ogólna. My nie mamy w tej chwili pedagogiki ogólnej.
to, o czym to, co kształtuje szkolenia dla nauczycieli, kształcenie nauczycieli, to jest w tej chwili pedagogika krytyczna, a jest to pedagogiczne wcielenie komunizmu. Czyli można zaryzykować twierdzenie, że w świecie białego człowieka większość pedagogów to są przekonani komuniści, nie w sensie stalinowskim, tylko w sensie trockistowskim. Więc trockiści, komuniści, maoiści i postmoderniści wzięli się za uczenie naszych dzieci. No, dlatego mamy te różne patologie w edukacji. I ci ludzie zostali docenieni, dostrzeżeni i bardzo wspierani przez struktury ponadnarodowe. My w tej chwili wprowadzamy edukację włączającą w Polsce pod pięknymi hasłami, że dbamy o dzieci niepełnosprawne. Dzieci niepełnosprawne mają być w szkołach ogólnodostępnych, z tym, że nam się tego tak nie mówi. Nam się przedstawia, że rodzice będą mieli nadal wybór i to rodzice będą decydować, do jakiej szkoły będzie chodziło ich dziecko. A ponieważ rodzice chcą, żeby ich dzieci chodziły do szkół ogólnodostępnych blisko miejsca zamieszkania, to te szkoły muszą być przygotowane na bardzo różnorodne niepełnosprawności, wszelkiego rodzaju zaburzenia, bo wtedy oni będą mogli się tymi dziećmi zajmować. To, że dzieci niepełnosprawne intelektualnie znajdują się w szkołach ogólnodostępnych, wynika z dwóch głównych okoliczności. Po pierwsze, wciąż zbyt małej sieci szkół specjalnych, czyli nie wszystkie dzieci, nie wszyscy rodzice mają blisko do takiej szkoły. Sposobem na to, sposobem poradzenia sobie z tym problemem byłoby dofinansowanie szkolnictwa specjalnego i rozwój sieci szkół specjalnych, ewentualnie wydzielanie w szkołach ogólnodostępnych specjalnych oddziałów specjalnych, ale tego się nie robi. Przeciwnie, szkoły specjalne u nas są redukowane, są głodzone finansowo. I to jest drugi czynnik, który sprawia, że dzieci niepełnosprawne intelektualnie znajdują się w szkołach ogólnodostępnych. Ich rodzice nie tyle chcą, żeby te dzieci tam się znalazły, ile zostają do tego zmuszeni. O tym mówią raporty NIK-u. Analizowaliśmy kilka takich raportów z lat 2017-2021, z których wynika niezbicie i jednoznacznie, że te szkoły były pozbawiane środków finansowych, dlatego ich ubyło 500. 500 szkół specjalnych zostało wygaszonych. Poza tym cała energia systemu szła na szkolenie nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych. Celowo zaniedbano szkoły specjalne, redukując ilość miejsc. Za to uprawiano i uprawia się nadal propagandę skierowaną do rodziców dzieci niepełnosprawnych, że szkoły ogólnodostępne są dla nich właściwym miejscem i tam te dzieci znajdą właściwą opiekę i właściwą edukację, co no niestety się nie sprawdza w praktyce. W roku 2017, dokładnie 9 sierpnia, ówczesny minister edukacji wydał cały pakiet rozporządzeń, które pozwoliły na przyjmowanie do szkół ogólnodostępnych dzieci z wszelkimi możliwymi niepełnosprawnościami bez żadnej kwalifikacji medycznej, ani żadnej innej kwalifikacji, jak również na przyjmowanie do szkół ogólnodostępnych dzieci zaburzonych społecznie, czyli niedostosowanych społecznie. Czyli mamy w tej chwili ramy prawne do tego, żeby w szkołach znalazły się wszystkie dzieci bez żadnych ograniczeń. No, ale żeby inkluzja była pełna, to trzeba pójść kilka kroków dalej. Ponieważ jak te dzieci już się znajdują w szkołach ogólnodostępnych, to okazuje się, że one nie są w stanie przerobić programu nauczania. To jest niemożliwe, żeby dziecko niepełnosprawne intelektualnie dało radę nawet na poziomie podstawowym. Być może są dzieci takie lekko niepełnosprawne, z lekką niepełnosprawnością, które jakoś dają radę przy dużym wsparciu odpowiednich nauczycieli, ale większość takich dzieci nie jest w stanie przejść przez ten program na poziomie podstawowym, a co dopiero mówić o poziomie ponadpodstawowym. I to jest przyczyna, dla której trzeba zmienić sposób nauczania w szkołach
właściwie we wszystkich szkołach, to jest robione pod hasłem dostępności. Szkoły mają być dostępne dla dzieci niepełnosprawnych. Przy czym większość opinii publicznej kojarzy dziecko na wózku inwalidzkim. I tak, oczywiście, dzieci niepełnosprawne ruchowo potrzebują, one potrzebują przebudowania przestrzeni szkolnej, podjazdy, rampy, toalety, ale te dzieci są zazwyczaj pełnosprawne intelektualnie. Większość opinii publicznej nie dostrzega, nie zdaje sobie sprawy, że pod hasłem niepełnosprawność kryje się również niepełnosprawność intelektualna. I to jest największy problem normalnej szkoły, że dzieci niepełnosprawne intelektualnie nie dadzą rady uczyć się w takiej szkole, a szkoła musi być dostępna pod każdym względem, również pod względem programów nauczania. Dlatego forsuje się koncepcję projektowania uniwersalnego w edukacji. Oznacza to przebudowę architektoniczną wszystkich placówek edukacyjnych, wszystkich, przebudowanie tych placówek do standardu szkół specjalnych. To są gigantyczne koszta i to w ogóle nie jest możliwe w takim pełnym zakresie. Nie da się wszystkich szkół przebudować, mimo tego program ten jest wdrażany. Ale najistotniejszym dostosowaniem jest dostępność edukacyjna, czyli przebudowanie programów nauczania w taki sposób, żeby te programy były dostępne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Również dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, bo tacy też mają znaleźć się w szkołach ogólnodostępnych i być tam uczniami i dostawać świadectwa. Taka osoba niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębokim to jest człowiek dorosły, funkcjonujący na poziomie trzyletniego dziecka lub niżej. Według projektu ustawy, która jest w Ministerstwie Edukacji i Nauki, takie dzieci mają być w szkołach i mają być uczniami, mają dostawać świadectwa. Ta ustawa to jest projekt ustawy o wsparciu uczniów, dzieci i rodzin UD-319. Na razie jest to projekt, ale jest zapowiadane jego uchwalenie na rok 2024. Są takie zamiary. Żeby ta szkoła była dalej dostępna, to oczywiście nie koniec na tym. Czyli trzeba przebudować programy nauczania. Co to znaczy przebudowa programów nauczania, żeby były dostępne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim? No to jest na przykład wyeliminowanie złożonych tekstów. Jest w tej chwili taki projekt, program tekstów łatwych do czytania i zrozumienia pod tytułem Czytam i wiem. Przykłady takich tekstów były prezentowane na niedawnej konferencji międzynarodowej w Warszawie 24 marca. To są bardzo proste, króciutkie teksty, dużymi literami pisane, opatrzone piktogramami. To trochę tak jak instrukcja mycia rąk w toalecie. To ma być promowane w szkołach pod hasłem równouprawnienia, pod hasłem prawa do komunikacji. No więc szkoła ma uczyć takich tekstów, które są dla wszystkich dostępne, bo każde dziecko ma prawo do komunikacji. A jeżeli dostanie tekst złożony, tekst skomplikowany, to jego prawo będzie zaburzone, więc muszą być takie teksty, które będą zrozumiałe dla wszystkich dzieci. Na czym mają polegać zadania w takiej szkole? No to jest wypowiedź jednego z ekspertów. Oczywiście te wypowiedzi są nie tylko w tych miejscach, o których mówię, one są w różnych innych miejscach. A ja przytaczam przykład. Wypowiedź jednego z ekspertów ministerstwa, to była debata w redakcji Rzeczypospolitej w maju 2022 roku, gdzie jest wyraźnie napisane, że zadania, na przykład z matematyki,
mają służyć do integracji z dziećmi niepełnosprawnymi, które mają mieć podobne zadania, właściwie te same zadania, co wszystkie inne dzieci. I dzięki takim zadaniom, które robią wspólnie w grupach wszystkie dzieci, tworzy się wspólne pole uwagi. I dzięki temu następuje integracja społeczna. Zrozumcie Państwo, zaawansowana wiedza ma służyć do integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, również w stopniu głębokim. To pomyślcie sobie Państwo, co to może być za wiedza, która może integrować tak różne zdolności umysłowe. To będzie wiedza na bardzo ograniczonym poziomie. Następny krok to jest ocena funkcjonalna. Co to jest? To jest w tej chwili sposób pracy z dziećmi, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Czyli tak, z takimi dziećmi, które mają jakieś zaburzenia w nauce. Zaburzenia wynikające z różnych powodów. To może być niepełnosprawność intelektualna, to mogą być choroby psychiczne, to mogą być zaburzenia zachowania. To jest generalnie wszystko włożone do kategorii niepełnosprawności. Do takich dzieci trzeba dotrzeć. I tym właśnie zajmują się pedagodzy specjalni w szkołach specjalnych. Trzeba każde dziecko trzeba potraktować indywidualnie, bo co dziecko to jest inny problem, to jest inny sposób dotarcia do niego. Dlatego ci pedagodzy robią to w szkołach specjalnych, bo w szkołach zwykłych nie ma do tego warunków i nigdy nie będzie. Żeby opracować taki sposób postępowania z takim dzieckiem, żeby go nauczyć czegokolwiek, to trzeba przeanalizować jego funkcjonowanie, jego sposób postrzegania, sposób komunikacji, jego środowisko rodzinne, co na niego wpływa, w jaki sposób, żeby wypracować ten właściwy dla niego sposób dotarcia do niego. I eksperci edukacji włączającej uznają taki sposób za tak dobry, że chcą zastosować to dla wszystkich dzieci. Ocena funkcjonalna ma objąć wszystkie dzieci. Oznacza to, że każde dziecko i jego rodzina ma być analizowana przez zespół ekspertów, analizowana pod kątem, pod dwoma kątami. Jeden aspekt to jest aspekt poznawczy, czyli jak dziecko poznaje, co jest w stanie, czego nie jest w stanie, jakie ma możliwości, jakie ma ograniczenia poznawcze. A drugi aspekt to jest aspekt społeczny, czyli jakie czynniki społeczne, czyli rodzinne na niego wpływają, gdzie bada się między innymi przekonania światopoglądowe rodziców. To się bierze pod uwagę również przekonania religijne rodziców. Ramy dla oceny funkcjonalnej określa WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. I w naszym ministerstwie już są przygotowane takie techniki, komputerowo oczywiście, do oceny funkcjonalnej, czyli do badania wszystkich dzieci. I na skutek takiego badania, to on oczywiście jest znormalizowany, tam są baterie testów, tam są formularze pytań, obserwacji i z tego wychodzi raport wynikowy i do tego raportu algorytm dobiera sposób postępowania z takim dzieckiem, czyli można tak to rozumieć, że sztuczna inteligencja dopasowuje jakiś sposób pracy z takim dzieckiem później przez cały okres jego rozwoju. I taka ocena funkcjonalna nie jest robiona tylko raz, tylko cały czas. Czyli to ma wyeliminować podstawy programowe, obiektywną wiedzę, tylko ma się tworzyć program wsparcia na podstawie oceny funkcjonalnej i ci eksperci później prowadzą takiego człowieka cały czas przez jego życie, aż do momentu zatrudnienia. Tam jest kilka niefajnych, niepokojących zdań. W ten sposób system będzie zaspokajał wszystkie potrzeby wszystkich dzieci. A jakie potrzeby? Poznawcze, czyli edukacyjne, społeczne, emocjonalne i zdrowotne. Mianowicie system będzie określał, ustalał i zaspokajał wszystkie potrzeby wszystkich dzieci. Czyli nie człowiek sam. Człowiek nie ma być wdrażany do tego, żeby sam zaspokajał swoje potrzeby w życiu, tylko system ma mu zaspokajać te potrzeby.
Niestety ta cała edukacja włączająca, używająca właśnie tych narzędzi ma służyć do tego, żeby przygotować jednostkę do funkcjonowania w systemie. I to, co ja mówię, to jest cytat. To padło z ust jednego ze specjalistów na konferencji, która była w listopadzie w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Tam jest bardzo dużo bardzo niepokojących cytatów. W ogóle wiedza, którą mam, którą prezentuję Państwu, to ja tą wiedzę biorę właśnie z ministerstwa, od specjalistów inkluzji, z ich konferencji i z ich dokumentów. Więc nie wymyślam niczego sam, niestety to jest napisane, to jest wypowiedziane pod patronatem naszego rządu. Takim głównym dokumentem strategicznym rozwoju edukacji w Polsce jest dokument pod nazwą Edukacja dla wszystkich. On, jak on powstał? W 17 roku minister edukacji powołał zarządzeniem zespół do opracowania modelu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I po 2 latach ten zespół zakończył pracę i wydał dokument pod tytułem Edukacja dla wszystkich. Nie edukacja dla specjalnych potrzeb edukacyjnych, tylko edukacja dla wszystkich. Jak to się stało, tego nie wiem, ale zamówienie było specjalne potrzeby edukacyjne i tak było w zarządzeniu, a efekt jest dla wszystkich. Moim zdaniem jest to jakaś wada prawna, no ale w ministerstwie się tym nie przejmują, poszło do wdrożeń i dzięki temu dokumentowi mamy w tej chwili projekt ustawy, który czeka na uchwalenie. Co ma być ze szkolnictwem specjalnym? Przedstawiciele ministerstwa zapewniają solennie, że szkoły specjalne nie będą likwidowane. I tutaj można powiedzieć, że oni pogodzili zasadę niesprzeczności, dokonali czegoś niebywałego, bo szkoły specjalne mają być likwidowane, ale nie mają być likwidowane. Co to znaczy? Będą przekształcone. Szkoły specjalne mają stać się specjalistycznymi centrami wspierania edukacji włączającej, w skrócie SCWEF. Tego skrótu będę używał. Szkół specjalnych mamy w tej chwili około 1900. SCWEF ma powstać w każdym powiecie. Z przekształcenia obecnych szkół specjalnych jest przewidzianych 285 projektów grantowych, czyli 285 szkół specjalnych ma się stać SCWEF-ami, ale te SCWEF-y mają być w każdym powiecie. Jeżeli spojrzymy na strukturę szkolnictwa specjalnego, to zobaczymy, że zazwyczaj w mniejszych powiatach jest jedna szkoła specjalna na powiat i tam uczęszczają dzieci z tego powiatu. I te szkoły mają stać się SCWEF-ami, czyli większość obecnie dostępnych szkół specjalnych będzie SCWEF-em, a SCWEF ma zupełnie inne zadania niż szkoła specjalna. SCWEF zajmuje się szkoleniem nauczycieli w szkołach zwykłych, szkoleniem z pedagogiki specjalnej, szkoleniem, jak mają sobie radzić z dziećmi, które będą w tych szkołach ogólnodostępnych, szkoleniem rodziców z kompetencji rodzicielskich, wypożyczaniem sprzętu i organizowaniem sieci samokształcenia. Czyli pod taki SCWEF będą podpięte lokalne placówki edukacyjne, one będą spięte w taką sieć współpracy i mają być organizowane sieci samokształcenia nauczycieli ze zwykłych szkół, które będą koordynowane przez specjalistów ze SCWEF-u i tam nauczyciele mają się wymieniać doświadczeniami z pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Czyli zobaczcie Państwo, mamy w tej chwili wyspecjalizowane szkolnictwo specjalne, które zostanie wygaszone, a zamiast tego ci specjaliści będą organizować sieci samokształcenia nauczycieli przedmiotowych, którzy zostaną zostawieni sami sobie i sami mają się nauczyć na podstawie praktyki. Te kwalifikacje tych nauczycieli w szkołach zwykłych mają, skąd się mają brać? Każdy nauczyciel ma przejść szkolenie. To będzie kilkadziesiąt godzin szkolenia z edukacji włączającej, z pedagogiki specjalnej i po takim szkoleniu każdy nauczyciel zostanie uznany przez system za specjalistę pedagogiki specjalnej.
Oczywiście jakość tych szkoleń jest żadna, one są pro forma robione, ale tam w tym systemie wszystko jest robione pro forma. Dlaczego w ogóle my to robimy? Dlatego, że za tym są unijne pieniądze. To jest główny powód. Pieniądze z Unii Europejskiej. Gdyby nie to, to byśmy tego nie robili. Ale Unia płaci, Unia wymaga. Wolałbym na koniec. Chętnie odpowiem. Ja już tak musimy już zbliżać się. No dobrze. Inkluzja, czyli włączenie, mieści się w bardzo wielu programach europejskich i krajowych. Ja tutaj przeczytam, co to są za programy. Programy europejskie. Europejski filar praw socjalnych. Europa 2020. Europejski obszar edukacji. Program Erasmus+. Europejski przybornik dla szkół. Platforma eTwinning. Europejski korpus solidarności. A teraz w jakich programach krajowych jest to wpisane? Program Za życiem. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego do 2020. Strategia rozwoju kapitału społecznego z perspektywą do 2030. Krajowy program reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020. Program Dostępność Plus. Zintegrowana strategia umiejętności. Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-30 oraz Polski Ład. Jakie ministerstwa są tutaj zaangażowane? Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Otóż to są działania wielosystemowe, złożone, angażujące kilka resortów, a w tym resort edukacji ma być stopniowo wygaszany. Więc on pozostanie jako taka fasada, natomiast to będzie bardziej system ochrony, to będzie nie tyle system edukacji, co system zbiorowej socjoterapii. Edukacja będzie jakby wyniesiona stamtąd, ponieważ te szkoły będą zajmować się integracją społeczną, a gdzie będzie przeniesiona wiedza do przygotowywanej przez rząd w tej chwili platformy, internetowej platformy edukacyjnej, gdzie każdy uczeń będzie miał indywidualne konto edukacyjne i tam będzie miał dostęp do wiedzy poprzez system. Nie dostęp do wiedzy poprzez nauczyciele i podręczniki, tylko poprzez system, który będzie dokładnie kontrolował, co, kto, czego się uczy i jak rozwija się jego kariera. Czyli idziemy w stronę systemowego e-learningu. Czyli to, co widzieliśmy jako edukacja zdalna, to ma być wkomponowane w system. No, jeżeli mają Państwo pytania, chętnie odpowiem. Ile zaoszczędzi budżet na zlikwidowaniu szkół specjalnych? Nie wiem, ile zaoszczędzi budżet. Sądzę, że raczej będzie w drugą stronę. Ten z jednej strony zaoszczędzi na szkołach specjalnych, a z drugiej strony wyda fortunę na różnych specjalistów, których chce się przyjmować i nowe instytucje, bo w tym systemie są przewidziane różne nowe instytucje, całe mnóstwo nowych instytucji i całe mnóstwo nowych specjalistów. Nie, budżet na tym nie zaoszczędzi. Tam, gdzie w jednym miejscu zaoszczędzi, to w drugim miejscu wyda kilka razy więcej. Całe na rozwój edukacji włączającej w Polsce Komisja Europejska przeznaczyła 25 miliardów złotych na 10 lat. Więc to raczej nie są oszczędności. Dużo bardziej oszczędny jest ten system, który mamy w tej chwili. To, co będzie kosztowało nas znacznie większe pieniądze, a będzie znacznie mniej efektywne. Ja tutaj jeszcze a propos finansów muszę dopowiedzieć, bo zapomniałem, że w perspektywie finansowej funduszy strukturalnych na lata 2021-2027 w umowie ramowej jest napisane, że z tych środków europejskich nie będą finansowane szkoły specjalne. I większość województw przyjęło dokładnie ten zapis, poza województwem świętokrzyskim i wojewoda, czy marszałek województwa świętokrzyskiego wysłał zapytanie do pana ministra Pudy i otrzymał odpowiedź, to jest świeża sprawa, gdzie jest napisane, że takie zapisy są dlatego, że tego zażądała Komisja Europejska.
daje pieniądze, to wymaga. Więc my to przyjęliśmy, bo taka jest polityka Komisji Europejskiej, że nie ma być szkół specjalnych, tylko wszystkie dzieci niepełnosprawne mają być w szkołach ogólnodostępnych. To jest wyrażone wprost, więc tu nie chodzi o dobro dzieci niepełnosprawnych, tylko chodzi o celową politykę Unii Europejskiej. To ja jeszcze mam pytanie, co w tym nowym modelu stanie się ze szkołami integracyjnymi, ponieważ no, ten model, który był do tej pory, no to był na zasadzie takiej, że te dzieci niepełnosprawne no, miały do dyspozycji tych nauczycieli jeszcze wspomagających w klasach poszczególnych. Były te oddziały integracyjne, więc te dzieci też mogły, no różnie to działało, ale mogły jakby równać w górę do tych dzieci w cudzysłowie normalnych, tak powiedzmy. A teraz jakby nie będzie tych nauczycieli wspomagających zapewne i jakby wszystkie szkoły będą szkołami integracyjnymi, co właśnie zrodzi te problemy, o których pan mówi, tak? To... Wszystkie szkoły mają stać się szkołami specjalnymi. Model integracyjny jest niesłuszny ideologicznie. Tak samo jak normalny model edukacji, gdzie są szkoły specjalne, jest jeszcze bardziej niesłuszny ideologicznie. Wszystko inne niż inkluzja, niż włączenie będzie stopniowo eliminowane. I oczywiście odbije się to właśnie na tym programie tak nauczania, że będzie bardzo mocno uszczuplony. No w tych szkołach integracyjnych ten program był taki sam jak dla szkół zwykłych, tak? Czyli jakby te dzieci miały tych nauczycieli wspomagających, którzy pomagali tym dzieciom jakby do tego programu dorównać, tego standardowego. A teraz będzie tak, że to będzie takie równanie w dół, tak? Czyli że ten program uproszczony będzie dla wszystkich. No właśnie, jest w odwrotną stronę. To... Znaczy tam trudno będzie mówić o jakimkolwiek nauczaniu, bo w takich warunkach, jakie zapanują, nie da się skutecznie nauczać. Ja analizowałem bardzo dokładnie dokumenty europejskie. Tam jest taka agencja, Europejska Agencja do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej i oni opisali to dokładnie, jak to ma być. To w zasadzie ta wiedza szkolna, to znaczy porównując ją z obecną wiedzą szkolną, to czym ma się zajmować szkoła, czego ma wymagać szkoła, to jest nauczanie początkowe, czyli ta wiedza, która jest na poziomie nauczania początkowego. A do czego ma dążyć ta szkoła? To ja zacytuję jedną panią ze Szwajcarii, która była na konferencji 24 marca w Warszawie, że ta szkoła ma uczyć samostanowienia. Każde dziecko będzie uczone samostanowienia. A co to znaczy samostanowienie? Zostało wyjaśnione. Wyrażanie się przez ciało. A co to znaczy wyrażanie się przez ciało? Że takie dziecko będzie decydować, w jakiej kolejności się ubierze. I czy ubierze się samo, czy z pomocą nauczyciela. To można odsłuchać, to było wypowiedziane wprost. To mają być zadania nowej szkoły. Ja chciałem zapytać, czy w jaki sposób można ominąć to, co prawdopodobnie zostanie wprowadzone, czyli jakimś sposobem ucieczki na to jest szkolnictwo prywatne. Tak, jest to jakiś sposób ucieczki. Jeżeli nasz rząd będzie podążał tą drogą, to będzie jedyna ucieczka dla tych ludzi, którzy będą chcieli się czegoś nauczyć. Natomiast można jeszcze ominąć to systemowo, to znaczy państwo polskie nie musi tego wdrażać. Państwo polskie chce to wdrażać, dlatego że pewni ludzie, że ludzie w rządzie chcą to wdrażać, dlatego że tego chce Unia i tego chce ONZ. Poza tym jest cała grupa w Polsce, zresztą w każdym państwie jest taka grupa ludzi bardzo wspierających inkluzję. Nazwaliśmy ją ośmiornicą inkluzyjną. Oni są w ministerstwie, w kilku ministerstwach, są w systemie edukacji i do tego są podpięte różne firmy prywatne robiące szkolenia, więc to jest silne środowisko, które wspiera inkluzję, bo oni, to jest ich sposób na życie. Co musielibyśmy zrobić jako państwo, żeby tego nie wdrażać? Są takie dwa. Jest kilka takich progów. Pierwszy próg nastąpi w czerwcu. Te CWEWy, czyli Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej, ich na razie jest 23 i one są pilotażowe. I na podstawie pilotażu ma być podjęta decyzja, czy mają być rozwijane dalej. Oczywiście my sądzimy, że ta decyzja już jest podjęta, natomiast
formalnie można ją zablokować, czyli można wpłynąć na rządzących, żeby pilotaż nie rozwijał się dalej, żeby nie były uruchamiane te projekty grantowe, te 285 grantów. Czyli czerwiec to jest pilotaż z CFW i trzeba wpłynąć na rząd, żeby nie rozwijał specjalistycznych centrów wspierania edukacji włączającej. Zresztą pan minister Przemysław Czarnek obiecał 28 grudnia na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, że CFW nie będą rozwijane. I powiedział to jako przedstawiciel rządu publicznie. I powiedział, żeby rozliczać z tego Zjednoczoną Prawicę. Więc to jest jeden próg. Drugi próg to jest ocena funkcjonalna dla wszystkich. Tam też są pewne programy pilotażowe. Ja teraz nie pamiętam, jak ten dokładnie program się nazywa. One są testowane w powiatach. Chodzi o to, że ocena funkcjonalna ma być zostawiona dla tych uczniów, którzy rzeczywiście tego potrzebują, dla tych dzieci ze specjalnymi potrzebami, a nie dla wszystkich. Jeżeli będzie ocena funkcjonalna dla wszystkich, to oznacza, że wchodzimy w komunizm w wersji chińskiej, w wersji 5G. Kolejny próg to jest umieszczenie w szkołach ogólnodostępnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym niż lekki i ujednolicenie podstawy programowej z tymi właśnie dziećmi. To są takie progi, które są niezbędne do tego, żeby wprowadzić edukację włączającą. Brak któregoś z tych progów sprawi, że inkluzja się nie uda. To znaczy, załóżmy, że uda się nam zablokować coś z tego, co powiedziałem, a inne rzeczy będą realizowane, to skutek będzie taki, że nasza edukacja zostanie zdemolowana, ale przynajmniej nie uda się wprowadzić inkluzji w pełnym wymiarze i będzie można edukację odbudować dosyć szybko. Natomiast jeżeli te elementy będą wdrożone, to wtedy pozostanie nam budowa od podstaw, od zupełnych podstaw, jeszcze bardziej niż było po zaborach w II Rzeczpospolitej. Chciałem spytać, czy ja dobrze zrozumiałem, że edukację włączającą, to znaczy tak, nie musimy jej wprowadzać, Unia Europejska i ONZ chce tego, ale jednocześnie nie jest to przymusowe i polski rząd robi to tylko dlatego, ponieważ chce dostać na to edukację pieniądze, ale nie musi tego robić, tak? Tak jest. Okej, a to drugie pytanie, a czy, no bo o tej sprawie, tak mi się przynajmniej wydaje, że ona jest bardzo poważna, ale jest o niej cicho. A co na przykład ze strony takich środowisk jak rodzice, czy nie ma jakiegoś sprzeciwu z ich strony, oni się nie obawiają o swoje dzieci? Ludzie nie wiedzą. Poza tym, jeżeli ktoś naprawdę w tym głęboko nie siedzi, to taki pomysł, jak opisałem teraz, jest tak absurdalny, że niemożliwy. Nie do wiary. W ogóle nie do wiary. Ja spotykam nieraz, gdy próbuję mówić o tym ludziom, oni to wypierają. To jest niemożliwe. Ty jesteś jakimś foliarzem, szurem. To opowiadasz teorie spiskowe. To jest niemożliwe, żeby coś takiego się stało. No ale mało kto zada sobie trud, żeby przeczytać dokumenty i wysłuchać tych wszystkich konferencji. Ja sobie ten trud zadałem, więc niestety jest to realne zagrożenie. Więc rodzice u nas tego nie wiedzą jeszcze. Nie ma wiedzy powszechnej. Rząd przecież nie opowiada ludziom, co będzie robił, tylko rzuca takie bardzo ładne hasła. Kto już się zorientował, co się dzieje, jest przeciw. I ten sprzeciw rośnie, jest coraz więcej aktów sprzeciwu, coraz więcej jest opinii przeciwnych ze strony rodziców właśnie, ze strony rodziców dzieci niepełnosprawnych również. Również ze strony nauczycieli sprzeciw jest rosnący. Solidarność Nauczycielska wypowiedziała się przeciw. ZNP wypowiedziało się przeciw. I to bardzo wyraźnie i jednoznacznie. Jednak te głosy nie są brane pod uwagę przez ministerstwo. Oni udają, że tego nie ma. Pomijają całkowicie głosy sprzeciwu, robiąc dalej swoje, albo udają, że nie robią tego, co robią, albo udają, że robią coś bardzo dobrego. Ruch ochrony szkoły. Na razie jeszcze chronimy. Być może trzeba będzie bronić polską szkołę, tak jak... Tak, ale właśnie a propos ochrona, obrona, ja się tak zastanawiam. I po to strajkowały polskie dzieci we wrześniu w obronie polskiej szkoły, żeby teraz nam polską szkołę zabierać. I żeby to robił sam rząd. A czy tego typu szkolnictwo, które chcą nam wprowadzić, ono już gdzieś funkcjonuje na świecie, w Europie, inne kraje już to stosują? Tak, stosują
I wszędzie tam, gdzie to jest zastosowane, jest zapaść edukacyjna, tylko że do tego się nikt nie chce przyznawać oficjalnie. Natomiast są autorzy, którzy piszą o tym. W Niemczech jest kilku takich autorów, którzy wprost o tym piszą, ale oni są traktowani jako dysydenci. Oficjalna narracja jest taka, że to jest wspaniałe, cudowne i to jest to, czego chcemy i to jest jedyna droga, jedyna możliwość. Ci wszyscy inkluzjoniści, ja tak ich nazywam, czyli ci zwolennicy edukacji włączającej, oni rozmawiają sami ze sobą, że oni udają, że jest jakiś dialog, nie dopuszczają do głosu nikogo spoza swojego grona i oni przedstawiają, że to jest wybór świata, wybór rodziców, wybór nauczycieli, wybór dzieci, wybór liderów, wybór wszystkich, bo to jest jedyna możliwa droga. Tymczasem to jest po prostu spisek grupki komunistów do spółki z grupką globalnych bankierów, którzy po prostu postanowili zabrać ludziom edukację. Oni w ten sposób chcą nas cofnąć do etapu takiego wczesnego kapitalizmu i przekształcić społeczeństwa krajów rozwiniętych w taki proletariat fabryczny z XIX wieku, bo oni wtedy najbardziej zarabiali na tym proletariacie i oni chcą powrotu do tego samego, tyle że ten proletariat myślał, że ma szkołę i ma wiedzę i ma edukację. W czym my jesteśmy bardziej bezbronni? W tym, że u nas nie ma tak zwanych szkół dla elit, które kształcą elity zupełnie innym systemem jak ogólne szkolnictwo ogólnodostępne. Te szkoły w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji są to bardzo drogie szkoły, gdzie nie stać przeciętnego obywatela do tego, żeby posłać tam swoje dzieci, ale elity, szczególnie finansowe, wysyłają tam te dzieciaki, to jest zupełnie inne szkolnictwo. I te dzieci praktycznie są tym zaczynem, który pozwoli ewentualnie na wycofanie się z tego szaleństwa, ponieważ będzie kadra i będą elity do tego, żeby kształcić je wyżej na uczelniach. U nas takich szkół nie ma i zapaść będzie po jednym, dwóch pokoleniach tak głęboka, że będziemy mieli problemy ze zdobyciem wiedzy, dlatego że nie będzie od kogo tej wiedzy zdobyć. Uczelnie już dzisiaj, przez to, że nie ma egzaminów wstępnych, bierze się, popularnie się mówi, wszystko co się rusza, ponieważ za tym idą pieniądze, to poziom naszych polskich uczelni, jak się prześledzi ostatnie 10 lat, spada na łeb na szyję. My się zaczynamy nie mieścić już w pierwszej 300. I to dopiero pokazuje, że my zaczynamy mieć znacznie mniejsze szanse rozwojowe w przyszłości, jak inne państwa, które mają ten bufor taki, z którego ewentualnie można czerpać na odbudowę tego po tym szaleństwie. Co sobie ta elita świata myśli, inicjując taki proces? Bo powstaje proste pytanie, kto ich obsłuży? Jeżeli wszyscy całe społeczeństwo ma umieć tyle, ile debil przy taśmie. To już nie taka taśma XIX-wieczna, to może być informatyk nawet, ale chodzi o powtarzalne, zautomatyzowane, jak najprostsze czynności. Otóż, że roboty zastąpią, ta sztuczna inteligencja i tak dalej, zastąpią ludzi. Oni nie będą potrzebni do tej produkcji, w związku z czym zamknie się ich w pokoikach, mieszkania drożeją, takich jak za Orwella z dużym telewizorem będzie okej. Jakimś papu i rozmnażaniem się, ale to też pewnie tylko przez jakiś czas. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Otóż zostaje jeszcze szkolnictwo dla elity i tam te dzieci się inaczej uczy. W tych prywatnych szkołach, których często nie widać w ogóle. Więc to jest naprawdę rozdział dwóch grup społecznych, nielicznej elity i całego społeczeństwa w taki zero-jedynkowy sposób. I trzecia rzecz. Otóż gdzie jest nadzieja? Poza interwencją boską. Nadzieja jest niezwykle prosta. I to się stanie w ciągu 10 lat.
kraje, które w to wejdą, po 10 latach stracą kompletnie pozycję konkurencyjną w dziedzinie przedsiębiorczości i innowacyjności. Komputery tego nie załatwią, ani sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja będzie taka sama w Chinach jak w Ameryce. Nadzieja nie jest w Europie, bo to jest już dekadencki kontynent i tam się instynkt pierwszy się nie obudzi, instynkt przeżycia. W Ameryce musi się urodzić w konkurencji z Chinami. Jak Ameryka zacznie przegrywać w kwestii innowacyjności, a już przegrywa na 40 kilka najważniejszych technologii, Ameryka jest liderem w 7, Chiny w 34. Jak Ameryka zacznie przegrywać wyścig o prowadzenie w świecie, zacznie szukać motorów rozwoju i wyrzuci to wszystko, albo zginie, albo zostanie krajem zależnym od Chin, razem z całym Zachodem. Nie byłem na spotkaniu rzeczników praw dziecka krajów bałtyckich. I nawet porobiłem screeny, tutaj nie będziemy demonstrować o aktualnościach, które się u nas dzieją. Wszyscy, jak jeden mąż po kolei, każdy miał edukację włączającą w swojej temacie. Nie wiedzieli absolutnie, o co chodzi. Po prostu wszyscy jedną piosenkę śpiewali, czyli nie, nawet bez zrozumienia jest przekazywane dalej, że to muszą robić i to jest takie zacne. Ja tu nie oceniam, po prostu relacjonuję, co się działo. Wszyscy dokładnie w ten sam sposób. Litwa, Łotwa, Estonia po kolei wszyscy w ten sam sposób przedstawili. Więc to jest to negatywne, że w ten sam sposób. Ale od strony być może takiej odrobinę bardziej pozytywnej było to, że bez zrozumienia to robią, czyli jest jakaś szansa, że jeżeli kogoś być może się uświadomi, to im będzie piach w szprychy sypał. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, na co sami zwrócili też uwagę, być może nie potrafiąc połączyć tych nitek, że w zasadzie to nie mają nawet jak przeszkolić specjalistów do tego tematu u siebie. Na szczęście to z jednej strony są niewielkie kraje, Litwa, Łotwa, Estonia, no takie trochę większe nasze województwa, tak? Mają problem teraz, wiadomo, jeszcze z Ukrainą, z edukacją dzieci ukraińskich, przy czym to jest zupełnie inna skala niż u nas, drodzy Państwo. W Tallinie jest szkoła 560 dzieci ukraińskich, na tym w zasadzie koniec, tak? 560 dzieci ukraińskich to mamy w hotelu Ossa pod Rawą Mazowiecką. Natomiast być może ta niewiedza, no tutaj na dwoje to można próbować przedstawić, wykorzystać, porozmawiać. Ja się nie wdawałem jakby w te dyskusje, żeby nie nadawać im też wagi tego tematu, bo to był jeden z bardzo wielu tematów. Ale dlatego chciałem powiedzieć, że temat jest aktualny, bo od wczoraj do dzisiaj między innymi o tym Litwa, Łotwa, Estonia chciała mnie przekonywać. W mojej agendzie tego nie było. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, padło pytanie, jak przeciwdziałać, jak uświadamiać. Tutaj padły słowa, że niektórzy są uznawani za płaskoziemców i tak dalej, ale są też doświadczenia krajów zachodnich, chociażby Włoch i Francji. Tam już pewne niezadowolenie rodziców się zbiera i nie wykluczam, że to damy radę wykorzystać, bo zaprosimy tych już doświadczonych, żeby swoje doświadczenia przedstawili. Być może to w jakiś sposób w najbliższych miesiącach będzie do wykorzystania w dalszej debacie. Na razie tyle na ten temat powiem, że będziemy chcieli skorzystać z negatywnych doświadczeń, które były na Zachodzie już wprowadzone. I ludzie tam oburzeni też się zgłaszają. Także być może przez takie doświadczenie kogoś, czyli błędy popełnione tam, być może da się to bardziej u nas naświetlić. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo cenna uwaga. Ten poziom nieświadomości niestety jest ogólny. Tutaj wydaje mi się, że u nas w Polsce jednak ten poziom jest większy niż gdzie indziej. I tutaj no między innymi dzięki temu,
że my się spotykamy i o tym mówimy. Co jeszcze można wykorzystać do przeciwdziałania? Mianowicie to, że edukacji włączającej, inkluzji, towarzyszą pewne zjawiska, które u nas nie są akceptowane, a które są wbudowane w inkluzję, mianowicie gender i LGBT. Inkluzjoniści w Polsce, inkluzjoniści, czyli zwolennicy inkluzji, tak ich nazwałem, nie podnoszą tego tematu, nie mówi się tego w Polsce, natomiast tam, gdzie to już zagościło na dobre, Kanada, Stany, Skandynawia, kraje zachodnie, to tam jest tęczowo. To tam, jak są dzieci niepełnosprawne, to na tle tęczowej flagi. To jest wszystko razem. Oczywiście, bo studia o niepełnosprawności, Disability Studies, które dają taką podbudowę teoretyczną pod inkluzję, nie mają nic wspólnego z nauką oczywiście, to jest czysta ideologia i to jest część współczesnego postmodernizmu, część genderyzmu. Gender zawiera w sobie i disability studies, i fat studies, i tam krytyczną teorię rasy. To jest wszystko razem. To, czego klimatyzm, tak, oczywiście. Tam na przykład w Norwegii widziałem taki film, relacje, jak wygląda edukacja włączająca w Norwegii. I to jest porządnego źródła, ponieważ na stronach CO, Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jest taka organizacja pozarządowa, która krzewi właśnie w Polsce te wszystkie nowoczesne rzeczy już od dawna. No natomiast ja lubię brać od nich wiedzę, ponieważ no, najlepszym źródłem wiedzy są przeciwnicy. Oni nam objaśniają, co oni robią. No i tam jest był taki film, taki materiał, tam jedna pani opowiadała, jak to wygląda w Norwegii, no to tak. Ja to określiłem jako norweską pralnię mózgową. Tam po prostu już nie ma nauki, w sensie wiedzy, matematyki, fizyki, tych naszych przedmiotów nie ma już, tylko jest pranie mózgu genderowe, LGBT-owskie i klimatyczne, i to jest wszystko razem. Więc tam wszędzie, gdzie jest edukacja włączająca, jest gender, jest LGBT, jest zmiana płci, to wszystko jest i to nastąpi również i u nas. I to trzeba nagłaśniać. Do tego to finalnie prowadzi do eutanazji, bo finalnie badając te wszystkie trendy inkluzyjne, to na końcu ma być usuwanie ludzi zbędnych pod szyldem praw człowieka. Więc jeżeli oni uznają, że edukacja włączająca jest prawem człowieka, ale oni uznają również, że aborcja jest prawem człowieka, oni uznają również, że eutanazja jest prawem człowieka, i to już niedługo i do tego dojdzie. W tym przyjmuje akurat Kanada. Nie tylko, że należy oglądać, co tam przeciwnicy mówią, ale szukać wśród nich największych postępowców i idiotów. Otóż przeczytałem kiedyś u takiego jednego misia, że ponieważ zabraknie, bo to ciągła jest, to też jest kawałek, klub rzymski i te rzeczy, a mniej ludzi, bo jedzenia nie starczy, przydadzą się ciała tych starszych do eutanazji, przerobi się to na jedzonko. No jak można białko owada, to co tu ciało nawet starszego pana, cóż tu gorszego? To jest bzdura w tym sensie, że tak daleko ten program nie pójdzie, ale jak tam wolno, a nawet należy wysilać wyobraźnię, bo to trwa wyścig konkurencyjny. Kto pójdzie tam dalej? Kto będzie najbardziej radykalny? Więc trzeba tych właśnie idiotów najbardziej radykalnych słuchać, bo nie daj Boże się okaże, że takie rzeczy wejdą do mainstreamu gendera. W zeszłym tygodniu, chyba w piątek, pokazano informację, że w Holandii to, że eutanazja dzieci od 12 roku życia jest od jakiegoś czasu dostępna i prawem usankcjonowana, dopuszczalna, nie usankcjonowana, dopuszczalna, to się działo kilka lat temu, to kwestionowałem. A teraz pediatrzy wystąpili, poparli projekt, że w ogóle od niemowlęcia będzie można. To jest teraz świeże. No otóż to i teraz
ponieważ też 3 lata temu chciano mnie wyrzucić z Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka za, najpierw nie wiedziałem za co, potem się okazało, że za list o rodzinie i o tym, czym jest rodzina. Podobno to był list przeciwko LGBT, tak go odczytano tam po jakimś donosie z Polski. Ale teraz postanowiłem sprawdzić, no bo będę musiał zweryfikować, co rzecznik holenderski, który między innymi chciał mnie stamtąd wyrzucić, co zrobił w sprawie tego projektu. No i sprawdziliśmy, co zrobił rzecznik holenderski. Zapytam w naszej sieci, czy to jeszcze jest członek naszego stowarzyszenia, czy już nie, czy może tak ma być w przyszłości. Otóż napisał opinię dla tego prawodawstwa, że należy wysłuchać dziecko i wtedy dopiero wziąć najlepszy interes dziecka pod uwagę. Czyli prawdopodobnie tych przypadków jest niewiele, no ale to jest jakby początek i aberracja związana z tym, co tam jest dopuszczalne, czyli zapytać 3-latka, czy chce żyć. To znaczy, że chce. Także to niedługo opublikuję tą moją uwagę skierowaną do rzeczników, bo musimy zabrać głośno stanowisko właśnie co do imponderabiliów, co do podstaw, co do rzeczy nieprzekraczalnych. Co więcej, to się dzieje w Holandii, w kraju, w którym jest Haga, Trybunał ścigający za zbrodnie przeciwko ludzkości. To ja mam takie pytanie, gdzie jest ta granica? Państwo tutaj też są młodymi prawnikami. I czy te granice będą przesuwane, czy nie? I taki kazus, spróbujemy to ułożyć. Co by się zdarzyło w Trybunale w Hadze, gdyby, powiedzmy, że tym zbrodniarzem, który odciął głowę na Ukrainie, no był wyrośnięty 12-latek. No bo by się mogło tak zdarzyć, no może tak być. Zapewne jako zbrodniarz wojenny wszyscy na Zachodzie stawaliby w obronie, że nie wolno mu wymierzyć kary ostatecznej. No też jestem przeciwko karze śmierci, Pan Bóg nas oceni. Trudno, ciężki kamieniołom do końca życia. I na pewno by Trybunał w Hadze i wszyscy w Hadze i rzecznik też stawali na tym stanowisku, że 12-latka, który odciął na wojnie brutalnie głowę nożykiem, no nie można zabić. Ale co by się okazało, gdyby ten 12-latek zbrodniarz niestety był chory nieuleczalnie i nadawał się do eutanazji? Wtedy by się go zapytali, czy chcesz dalej żyć i wtedy byśmy tobie to zrobili. Ten sam człowiek, pytanie w tym samym miejscu, w tym samym kraju, który ma chronić prawa człowieka. Dlatego to jest to niszczenie granic ochrony praw człowieka. Tam granice są znoszone wszelkie. Granice pomiędzy normalnością, czyli pomiędzy normą, a czymś, co wykracza poza normę. Jest w ogóle usuwana jakakolwiek norma w jakiejkolwiek dziedzinie. Tam granice istnieją tylko w naszych głowach, a więc w ich głowach oni granice znieśli już sobie całkowicie i oni mogą sobie wymyślić dowolną rzecz. Jest formułowany pogląd, który jest powtarzany u nas na konferencjach, którym patronuje pani wiceminister Machałek, pełnomocnik rządu, sekretarz stanu, są formułowane poglądy, że należy znieść instytucję ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy obiektywnie nie są w stanie sami funkcjonować, dlatego że to jest ich trzymanie w gettach, to jest zabieranie im praw obywatelskich, praw człowieka. Ci ludzie powinni mieć powinni funkcjonować tak jak my, więc jeżeli przyzna im się to prawo, prawda, formalnie, to oni będą funkcjonowali tak jak my, w to wierzą inkluzjoniści. Tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy pogląd formułowany, mianowicie dotyczący prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Otóż tam uznaje się, że konwencja ONZ-u, która do swojego stosowania wymaga wydania ustaw krajowych, ponieważ ona, konwencje są tak skonstruowane, że tam mają bardzo ogólne zapisy, nie nadają się do bezpośredniego stosowania, wymagają wydania ustaw i rozporządzeń krajowych. I tam jest sformułowany pogląd na naszych konferencjach, przy konferencjach rządowych, że taka konwencja działa bezpośrednio, czyli ma pierwszeństwo przed ustawami polskimi, jak również opinie, niewiążące opinie ekspertów z ONZ-u, mają być stosowane przed polskimi ustawami.
To mówi jedna ze specjalistek promowanych przez rząd. I ten pogląd jest przyjmowany, to się mówi w obliczu przedstawicieli rządu, jest ten pogląd formułowany, nie napotyka na żaden sprzeciw, mało tego, staje się pomału wykładnią prawa dla polskiego rządu. Jeśli można, to bym chciał wrócić do tematu, który pan chwilę wcześniej, o którym pan wcześniej mówił, czyli o programie, bo zakładając pesymistyczny scenariusz, że ta edukacja włączająca no, będzie miała miejsce w Polsce, będzie wprowadzana, to kto ustala program? Państwo polskie, czy skoro komisja płaci, to Unia Europejska płaci? No, to Unia Europejska też będzie wymagała konkretnego programu. Program nauczania w szkołach. Oczywiście to jest pewien proces. Oni wszyscy mówią, że jesteśmy w procesie. Ci wszyscy inkluzjoniści mówią to jak jeden, jesteśmy w procesie. Przy czym to jest taki proces, który się nigdy nie skończy. Zawsze będziemy w procesie. A więc ma powstać jednolity europejski obszar edukacyjny i tam docelowo to, czego będą uczyły te szkoły, mają ustalać organy unijne, czyli przede wszystkim Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska. I oni się skupiają na tak zwanych kompetencjach kluczowych, a docelowo na kompetencjach przyszłości. To są cztery kompetencje przyszłości. Czego powinni uczyć się uczniowie przyszłości? To jest 4 razy K. Kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja. Kompetencje miękkie. Docelowo ma zniknąć wiedza powszechnie dostępna, taka, która wykracza poza nauczanie początkowe, czyli czytać, pisać i rachować na poziomie takim podstawowym, żeby umieć się podpisać pod umową kredytową. No to do tego się dąży. A wiedza zaawansowana to dla swoich. Ewentualnie dla jakichś tam specjalistów ściąganych z Chin. Bo Chiny akurat kształcą armię specjalistów w każdej dziedzinie. No i na pytanie, a skąd brać specjalistów średniego szczebla? Bo specjaliści wyższego szczebla, no to są te elity europejskie, które dla siebie mają inne szkoły niż dla nas. A specjaliści średniego szczebla, no to tam sobie z Chin czy z Indii ściągniemy. Oni będą tam, ci z Chin będą w sieci 5G posłusznie działać. I tak ma się ten ich świat kręcić. Czyli docelowo nie ma być wiedzy, nie ma być programu jako takiego sztywnego. Mają być kompetencje miękkie, czyli coś płynnego, nieokreślonego, dookreślanego w ramach aktualnych potrzeb. Bo generalnie oczywiście ta cała edukacja włączająca jest częścią edukacji zrównoważonego rozwoju, która zakłada, że postawy społeczne, zachowania ludzkie będą zmieniane, no tak jak będą akurat potrzebne, czyli mamy się pozbyć samochodów, uczymy w szkołach, że samochody są złe. Mamy zamknąć fabryki, uczymy w szkołach, że fabryki są złe. Mamy jeść robaki, uczymy w szkołach, że robaki są dobre. Mamy przestać się rozmnażać, tylko tam sztuczna macica, to uczymy, że mężczyzna że sam jest twój wróg. To wszystko jest do zrobienia w ramach edukacji włączającej. Coś jeszcze jest do zrobienia. Jeżeli się wczytać, to tam jest napisane, że edukacja włączająca zaspokaja wszystkie potrzeby, również zdrowotne. Zdrowotne. Oczywiście system ustala, jakie to są potrzeby zdrowotne i system je zaspokaja. Teraz wyobraźmy sobie, że podpiszemy traktat pandemiczny jako państwo, no i tam ten Gebrejezus uzna, że właśnie nastała pandemia, ogłosi. No i okaże się, że potrzebą każdego dziecka, prawem człowieka jest prawo do dobrostanu, potrzebą każdego dziecka jest szczepienie. To w edukacji włączającej to wszystko jest możliwe. Bez woli rodziców, a nawet bez ich wiedzy. Edukacja wciąż jest kompetencją wyłączną państwa członkowskiego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że sądownictwo podobno też jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego, więc energetyka, tak, to jest dzielona. Natomiast tutaj jest też ten problem poszerzania nieustannie kompetencji organizacji międzynarodowych, których nikt im demokratycznie nie przyznał. Był wariant pesymistyczny, tutaj kolega pociągnął temat. Ja chciałbym zapytać w takim razie o wariant pozytywny. To znaczy pierwszy krok to jest oczywiście powstrzymanie edukacji włączającej, tego co się pod tym kryje. Chciałbym zapytać pana o kolejny krok, to znaczy w jakim kierunku polska edukacja właśnie powinna się rozwijać.
minister Czarnek zapowiedział na jesień zmianę ustawy Karta Nauczyciela. I w tym kontekście też chciałbym zapytać pana, jak pan ocenia polskich nauczycieli i w ogóle jak powinna polska szkoła wyglądać? Nasza edukacja w stanie, w którym jest w tej chwili, jeszcze przed wprowadzeniem w pełni edukacji włączającej, to nasza edukacja jest zepsuta przez częściowe wprowadzenie edukacji włączającej. No i oczywiście w stanie, w jakim jesteśmy w tej chwili, my jesteśmy w stanie edukację uzdrowić. Dość łatwo. Znaczy łatwo. Nic tutaj nie jest łatwe, ale jesteśmy w stanie to zrobić własnymi siłami w ciągu jakichś 20 lat. Ale co jest do tego potrzebne? Do tego potrzebna jest wola polityczna, wola polityków. Do tego potrzebna jest świadomość polityków. Do tego potrzebny jest charakter i odwaga. Ja nie dostrzegam żadnej z tych cech. Poza tym wspomniałem o trzech wpływach, pod które podlegamy. Takim najbardziej widocznym i pierwszym, który nas kształtuje w tej chwili, jest wpływ Unii Europejskiej. Nie łudźmy się, dopóki będziemy w tych strukturach, nie zreformujemy edukacji. Jeżeli chcemy mówić o odbudowie edukacji w Polsce, musimy wydostać się z wpływu unijnego. Niezależnie, czy będziemy w strukturach Unii, czy nie, będąc w strukturach Unii, jeżeli mielibyśmy wolę polityczną, moglibyśmy im ulegać znacznie mniej. Ale tej woli w tej chwili nie ma. Zresztą nie ma też świadomości w narodzie. Więc głębokie zmiany strukturalne, jakie powinny nastąpić w edukacji, będą możliwe dopiero wtedy, gdy nie będziemy podlegać regulacjom Unii Europejskiej. Co do naszego korpusu nauczycieli. Można tu powiedzieć dużo dobrych rzeczy i można powiedzieć dużo złych rzeczy. Status nauczyciela był systematycznie niszczony już od czasów komuny. Już komuna to zrobiła. Generalnie jest taki głęboki problem strukturalny, o którym ciężko mówić, dlatego że jakiekolwiek zdanie wypowiedziane na ten temat od razu powoduje reakcję wściekłą, ale ktoś to musi powiedzieć, więc ja to sformułuję. Nieszczęściem jest całkowita feminizacja zawodu nauczyciela. Tak jak w wychowaniu dziecka w rodzinie powinna być matka i ojciec, dziecko, obojętnie dziewczynka czy chłopiec, powinno mieć dla swojego prawidłowego rozwoju obydwa wzorce. To samo powinno być w szkole, powinien być wzorzec. Powinno być trochę tej kobiecej miękkości i trochę męskiej twardości, ale tej twardości męskiej nie mamy. Zamiast tego mamy infantylizację. To, że takie zmiany zachodzą w szkole, to jest dzięki infantylizacji, ogólnej infantylizacji szkolnictwa, które zachodzi i społeczeństwa też, które zachodzi między innymi na skutek feminizacji zawodu nauczyciela. Przy czym to, co mamy w tej chwili, to znaczy ten korpus nauczycielski, który mamy w tej chwili, gdyby było właściwe zarządzanie, gdyby były właściwe dyrektywy płynące z góry, gdyby nie psuto tego z zewnątrz, poprzez fundusze europejskie, poprzez różne programy wchodzące do nas z boku, to ten system funkcjonowałby bardzo dobrze. Pomimo, że kadra nauczycielska ma różne braki, co wykazują wszelkie możliwe badania. Żeby to uzdrowić, to co powinniśmy zrobić, to samo co zrobiono w Finlandii. Tam mieli podobny problem, niska jakość kadry nauczycielskiej, ale zainwestowano w kadrę nauczycielską i zrobiono to dobrze. Zawód nauczyciela stał się pożądany społecznie, bo w tej chwili zawód nauczyciela nie jest pożądany u nas społecznie, ale to można w łatwy sposób zmienić. W jaki sposób? No, dać dobre pieniądze, ale też wymagać wiedzy, jakości, umiejętności i nie zawracać nauczycielom głowy żadną inkluzją, żadnymi, przepraszam za wyrażenie, ale to inaczej nie da się tego określić, żadnymi bzdurami, które funduje się naszym nauczycielom od 30 lat w postaci różnych szkoleń. Wywalić całe lewactwo, wywalić wszystkie lewackie wpływy, wywalić inkluzję w tej formie, jak ona jest w tej chwili propagowana.
przywrócić tradycyjne wzorce pedagogiczne. Żeby to zrobić, niestety, trzeba całkowicie wymienić pedagogikę. To znaczy wrócić do wzorców pedagogicznych i wymienić znakomitą większość kadry na uczelniach wyższych, bo oni się do niczego, czy oni nie są w stanie przeprowadzić zmian pozytywnych, ponieważ oni są pedagogami krytycznymi, więc oni mogą robić tylko to, co się w tej chwili robi. Żeby to było możliwe, to oprócz wiedzy, oprócz świadomości musi być wola polityczna, a oprócz woli politycznej muszą być warunki zewnętrzne. Żeby to było możliwe, musi być świadoma część narodu, która będzie chciała zarządzić swoim państwem we właściwy sposób, która zdecyduje się zerwać więzy krępujące naszą niepodległość. To jeżeli jeszcze mogę, chciałbym się podzielić takim doświadczeniem, nie popadając jednocześnie w dowód anegdotyczny, wracając do rodziców i do ich reakcji. To tak, jak rozumiem, edukacja włączająca to jest krok dalej niż klasy integracyjne, tak? Bo klasy integracyjne to jest z kolei krok dalej niż szkoły specjalne. Szkoły specjalne są przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, klasy integracyjne to są klasy, gdzie chodzą pełnosprawne dzieci i niepełnosprawne. Ja mam takie doświadczenie z kontaktem z ponad setką rodzin, z osobami niepełnosprawnymi, też jeździłem na turnusy z takimi osobami. I właściwie wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, mówią o tym, że klasy integracyjne się nie sprawdzają. Znaczy zarówno przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych, że właściwą placówką są szkoły specjalne i tam chcą te dzieci wysyłać. Zapewne świadomość co do edukacji włączającej nie jest powszechna, natomiast wśród rodzin, rodziców osób z niepełnosprawnością taka świadomość, że to nie jest miejsce dla dzieci niepełnosprawnych jest. Znaczy, że ten model nie działa, więc edukacja włączająca byłaby krokiem jeszcze dalej. Więc to jest jeden aspekt, a drugi aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, to to, że podczas protestów nauczycieli było wiele głosów rodziców, którzy mówili o tym, że poziom nauczania spada i że jakość nauczania jest dramatycznie niższa, zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych, gdzie można było porównać wymagania edukacyjne dzieci starszych i dzieci młodszych, więc wydaje mi się, że gdzieś podskórnie rodzice zauważają te tendencje, które następują. I chciałbym, jeżeli pan ma coś do dodania, to chciałbym, żeby, czy mógłby pan się odnieść po prostu do tych uwag? No w pełni się z tym zgadzam. No to jest opis rzeczywistości. Tak wygląda rzeczywistość. No ale kto powinien tutaj coś zrobić? No ten, kto ma w ręku środki do tego, a środki do tego ma rząd. No, ale rząd nie słucha takich głosów. Rząd słucha inkluzjonistów. Ale nie tylko rząd. Jeżeli prześledzi się jakiekolwiek dyskusje na temat edukacji w Polsce, które są dostępne, dużo tego jest na YouTubie, różni ludzie dyskutują, mówią o problemach edukacji, to jest ta mowa o wszystkim, tylko nie o tym, co trzeba. Mówi się oczywiście, że są za niskie pensje. Tak, zgoda. Ale mówi się też o szkole pruskiej, powielając pewne stereotypy. Mówi się o tym, że szkoła jest za mało kreatywna, że szkoła nie uczy myślenia, że szkoła nie uczy tego, śmego, owego. Wszystkie dyskusje są nie na temat. Nie ma w tej chwili żadnego wpływowego środowiska, które byłoby w stanie zanalizować i zdiagnozować sytuację i postawić właściwe wnioski. Nie ma. My jesteśmy takim pierwszym środowiskiem, które stawia właściwe wnioski. Ale co my możemy? To jest... Na razie to nie mamy przełożenia na jakiekolwiek czynniki decyzyjne. Co do tych klas integracyjnych, no to skąd one się w ogóle wzięły? A dlatego się wzięły, że szkołom zależało na tworzeniu takich klas integracyjnych, bo tam szły pieniądze. Za każdym takim dzieckiem szła wielokrotnie wyższa subwencja oświatowa, więc to wszystko jest robione dla pieniędzy. Ale to jest też swego rodzaju zaleta, ponieważ na Zachodzie, tam, gdzie wprowadzają inkluzję, to tam było wielu ludzi przekonanych ideologicznie do tego. U nas ideologiczna to jest tylko ta taka wierchuszka, ta grupka nieliczna, to są wciąż ci sami ludzie. Oni tylko taki sztuczny tłok robią i udają, że jest ich dużo.
Natomiast większość tych ludzi zaangażowanych do tego to jest po prostu tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Albo chcą zyskać dodatkowe środki, albo muszą, bo jeżeli nie wejdą w inkluzję, to po prostu ich placówki zostaną pozbawione środków, a oni sami będą mieli problemy, jak zapewnić etaty swoim nauczycielom. W ten sposób jest to robione. Dobrze, jeśli ja mógłbym zabrać głos. Jak to się wszystko ma do tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości hucznie zapowiadał zwiększenie lekcji historii w szkole, czyli patriotyzmu, zwiększył te lekcje, liczbę tych lekcji. Dodatkowo inne tam przedmioty wprowadza, też będzie wprowadzał biznes, zarządzanie. Z tym, że teraz szkoła ma się stać taką jakby, jak to pan powiedział, fasadą, samostanowieniem, czyli de facto większość tych zajęć to ma być powiedzmy ideologia gender w szkole. Czyli tu nie widzę łączności, czyli rząd mówi jedno, wprowadza drugie. Po drugie, tak to widzę, że ta szkoła prawdziwa będzie prowadzona online, czyli będą takie wyrastać szkoły prywatne online, gdzie rodzice będą musieli płacić, no i będą mieli tam wskazany pełny pakiet, jakie tam zajęcia będą prowadzone i czego ta szkoła będzie uczyć, jaka będzie jakość, czyli no już istnieją w Polsce takie uniwersytety online, więc jak to tak widzę, że ewentualnie formalnie dziecko będzie zapisane do tej szkoły państwowej, chyba że rodzice jeszcze będą mogli sobie wybrać i będą te prywatne placówki po prostu tak jak są prywatne placówki medyczne, wszędzie teraz są, ponieważ no, Państwowa Służba Zdrowia no, nie domaga, więc to tak to może wyglądać, tak to przewiduję. Czy ja mam rację, czy dobrze się tego spodziewam, czy to po prostu są moje takie wyobrażenia? No, tego nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Możemy się domyślać, że będzie taki ogólny chaos, rozprzężenie kompletne. Prawdopodobnie będą szkoły, które jakoś będą się bronić przed inkluzją, zachowując jakość. Będą szkoły, tych będzie większość zapewne, które będą pomału w to wchodzić i będą próbowały jakoś godzić nauczanie przedmiotowe z narastającą inkluzją. Zapewne powstaną jakieś szkoły prywatne, pewnie będzie ich więcej niż teraz jest. Zapewne powstaną jakieś sposoby na nauczanie online. Jak będzie, tego nie wiemy, bo jak to mówią inkluzjoniści, jesteśmy w procesie. Co do tego dwóch głosów w rządzie, w resorcie edukacji, tak, my też to dostrzegamy, że z jednej strony są właściwe działania resortu edukacji, zwiększające i poziom wymagań, i w ogóle poziom nauczania, ale to nie jest do końca konsekwentne. To zresztą nie może być konsekwentne, skoro polityką rządu jest inkluzja. I przecież to jest w wielu programach strategicznych, nawet w Polskim Ładzie. A inkluzja się kłóci z edukacją wysokiej jakości. Więc no, tak to wygląda, że ktoś tam w resorcie chce coś robić dobrze, a z drugiej strony no, ktoś tam chce wprowadzać inkluzję. To dlatego tak jest, że no, rząd nie chce powiedzieć wprost, do czego to ma doprowadzić. No więc robi takie rzeczy, które znaczy, dopuszcza w tej chwili działania jeszcze w obydwu kierunkach. Ale tak docelowo to przecież resort edukacji ma zostać wygaszony, więc to, co obserwujemy w tej chwili, to są działania na teraz. W przyszłości to dalej będzie się nazywało, że to jest ładnie, że to jest edukacja wysokiej jakości, uczymy matematyki, fizyki, czegoś tam, przedmiotów, ale tak naprawdę będzie tam integracja społeczna, chyba że to powstrzymamy. To znaczy, tak biorąc pod uwagę naszą praktykę ustrojową i nasze doświadczenia historyczne, to będzie tak jak za komuny. Spodziewam się, że to będzie tak jak za komuny, bo w tej chwili no to wchodzimy w komunę 2.0. Że za komuny też oficjalnie działy się u nas różne rzeczy, a oprócz tego działy się różne inne rzeczy, tak trochę nieoficjalnie, podskórnie. Nawet ci sami
ci, którzy byli w systemie komuny, w praktyce robili coś innego, więc podejrzewam, że to tak trochę u nas będzie. To jest też pewna nadzieja. To znaczy, ja mam nadzieję, po pierwsze, że to się uda powstrzymać, a jeżeli nie uda się tego powstrzymać, że już wdrażanie tego spowoduje tak głęboki chaos, tak wielką zapaść, że po jakimś czasie jednak instynkt samozachowawczy przeważy i odrzucimy to. Ja jeszcze może taki przykład podam, że to nie jest takie proste wyjście z takiego chaosu. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych, które miały okres, kiedy ich edukacja była rzeczywiście niezła, wzorcowa. Potem zrobili reformę. Reforma spowodowała totalną zapaść edukacji. No i zorientował się w pewnym okresie Reagan, że jak tak dalej pójdzie, to po prostu nie będą mieli kadry. Po prostu będą mieli to społeczeństwo skazane na kupowanie kadry z zewnątrz. Natomiast sami nie będą potrafili tego wykształcić i próbował to zmienić. No i powiedzcie Państwo, skąd było największy opór w stosunku do naprawy tej oświaty. To było już 2 czy 3 pokolenia, które przeżyły z tą reformą. To byli rodzice tych dzieci. Największy opór, jaki postawiono Reaganowi, środowiska, które postawiły Reaganowi przeciw naprawie oświaty, to byli rodzice aktualnie dzieci, które były w szkołach. Ponieważ oni, ci rodzice już nie znali porządnej oświaty, ponieważ oni już przeszli przez ten system. No i się poddał. No, nie tylko hipisi. Znaczy, to nie można zawężać do tego. To po prostu generalnie, jeżeli się przechodzi przez takie pranie mózgu, to potem i nie zna się lepszego systemu, no bo się nie zna, bo ich rodzice znali, ale oni już nie znali. Więc potem ci rodzice, dzieci, które są już w tym systemie, po prostu czują jakieś zagrożenie, że no tutaj to jakoś my przeszliśmy i przeżyliśmy, to może nasze dzieci też przeżyją. I to jest problem. Myślę, że można tutaj zauważyć, że jest to w pewnym stopniu, że tak powiem, powrót do prawa z czasów epoki brązu, kiedy to rodzice decydowali o życiu ich własnego dziecka. Teraz tylko będzie to się różniło tym, że oprócz decyzji rodziców będzie jeszcze potrzebna decyzja właściwej administracji danego państwa, żeby to zatwierdzić i danego dziecka, że tak powiem, się pozbyć. A pytanie może moje skieruję do pana w kwestii kręgów, że tak powiem, polskiego rządu, bo z tych stwierdzeń, które tutaj padły, wynika, że jeśli chodzi o naszą władzę, to w mniejszym stopniu wynika to z obecności osób, które są ideologicznie ustosunkowane do tego, żeby to wprowadzić, a w większym jednak z niewiedzy samych, że tak powiem, władz polskich, a moim zdaniem być może przede wszystkim z uległości obecnych polskich władz ze względu na toczący się spór z Unią Europejską o dostęp do środków unijnych, no w którym kolejne kamienie milowe, kolejne reformy są wprowadzane tylko i wyłącznie po to, żeby ugiąć, że tak powiem, przed władzami w Brukseli i w końcu pokazać Polakom, że dostaniemy te pieniądze i będzie można sfinansować wszelkie programy, które rząd szykuje, również ze względu właśnie na toczącą się kampanię wyborczą i chęć zaprezentowania się jako opcja, która to wszystko Polakom zapewni. Co do niewiedzy, to na pewno takiej wiedzy, jak my tutaj prezentujemy, to nie ma na szczeblu średnim. Tam oni rzeczywiście mogą nie wiedzieć, do czego ma służyć ten system. Natomiast na szczeblu najwyższym albo ta wiedza była, albo już jest, ponieważ decydenci zostali poinformowani, do czego to służy, otrzymali informacje. Nawet jeżeli nie wiedzieli, do czego to służy, to już wiedzą i nie mogą się tłumaczyć, że nie wiedzieli. A co do uległości, to uległość nie jest tutaj niczym nowym. My cały czas od 1989 roku zachowujemy się ulegle w stosunku do Unii Europejskiej i w stosunku do ONZ-u, w stosunku do tych, do których chcemy aspirować. To jest częściowo
pozostałości mentalności niewolniczej, takiej po zaborach, po PRL-u, a częściowo jest to skutkiem naszych własnych kompleksów, pewnej słabości mentalnej, że przeświadczenie, że my sami sobie nie poradzimy, my musimy mieć wsparcie z Europy Zachodniej, od tych lepszych od nas, bo my nic nie wymyślimy dobrego, my musimy mieć ich pieniądze, bo my sobie sami nie poradzimy. To jest ewidentnie słabość mentalna, która jest typowa dla tego pokolenia, które w tej chwili rządzi. Im bardzo trudno jest z tym zerwać. Prawdopodobnie oni nie są w stanie z tym zerwać. To dotyczy również ludzi w moim wieku, czyli 40+. Nadzieja w was, pod warunkiem oczywiście, że nie macie mentalności niewolniczej. Więc tak, wiedza jest, czyli jest świadomość, do czego służy ten system i do czego on doprowadzi. Uległość jest cały czas, więc to przez od 30 lat ta uległość widoczna jest we wszystkich posunięciach, wszystkich, absolutnie wszystkich naszych rządów. Natomiast te procesy związane stricte z inkluzją bardzo przyspieszyły około roku 17. Wtedy też zaczęły pojawiać się takie różne dokumenty strategiczne, strategie, więc tak, obecne władze bardzo przyspieszyły program wprowadzenia inkluzji. Wypowiada się pan bardzo jednostronnie na temat tej edukacji włączającej i zwraca uwagę na negatywne aspekty, z którymi trudno się nie zgodzić, ale zastanawiam się, czy tam przypadkiem nie ma pewnych pozytywnych rzeczy, takich jak na przykład nauka kompetencji miękkich w pewnym stopniu, jak większe podejście indywidualne nauczyciela do ucznia i czy to nie są takie zmiany, które wprowadzone w zdrowym rozsądku i zdrowych granicach nie byłyby z korzyścią dla szkoły i dla edukacji? I czy nie warto byłoby tak spróbować obrócić tą reformę, żeby położyć nacisk na te aspekty w rozsądnych granicach? Sam zastanawiałem się nad tym, czy nie dałoby się tego jakoś przerobić, żeby to służyło jakiemuś powszechnemu dobru. Ale zacząłem zgłębiać bardziej szczegóły, podstawy tej koncepcji, to stwierdziłem, że nie da się tego zrobić, ponieważ nie da się pogodzić ognia z wodą i nie da się pogodzić dobra ze złem. Podstawą tych koncepcji edukacyjnych, tych koncepcji wychowawczych jest pewna koncepcja antropologiczna człowieka, który stwarza się sam. Tyle, że ten człowiek, który stwarza się sam, to jest na czele tej, na szczycie tej piramidy i on później stwarza sobie takich ludzi, jak chce. Tam są bardzo głębokie pokłady, nie tylko ideologiczne, ale i religijne. To są bardzo stare religie, gnostyckie. Mówię o jakimś takim głębokim podłożu, z którego kompletnie nie zdają sobie sprawy realizatorzy. I nawet ci, którzy rządzą państwami w tej chwili, też nie zdają sobie sprawy, co robią. Nie zdają sobie sprawy z tego, co robią. Tam podstawą jest lucyferyzm. Podstawą jest legenda o golemie. Golem, taka postać ulepiona z gliny przez rabiego lewego z Pragi w XVI wieku, który ulepił sztucznego człowieka i włożył mu w czoło taki magiczny kamień i wtedy ten sztuczny człowiek pracował na rzecz społeczności żydowskiej w Pradze, ale wyrwał się spod kontroli. Tam jest bardzo wyraźny wątek i lucyferyczny, i golemistyczny. Tego nie da się pogodzić z chrześcijańską koncepcją człowieka. Nie da się tego przerobić, żeby to było pozytywne. Okej, to jeszcze chciałem dwa pytania zadać, bo nie rozumiem, jak to jest możliwe, że minister wypowiada się publicznie na temat tej reformy bardzo negatywnie, ale jednocześnie wiceminister, która jest odpowiedzialna za wprowadzenie tej reformy, wypowiada się bardzo pozytywnie. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak jest? Panie wiceminister nie podlega panu ministrowi.
bo jest jednocześnie... Czyli pan premier Morawiecki jest za tą reformą, no, bo podlega pod pana premiera. Chyba oczywiście. Tak. Oczywiście, to jest słuszny trop. A drugie pytanie? Dobrze, to... Drugie pytanie miałem takie, że pan mówi w kontekście tej reformy, że trzeba wrócić do pewnych wzorców z wcześniejszych lat, kiedy ta edukacja dobrze działała. Tylko zastanawiam się, jak przełożyć te wzorce do teraźniejszości, kiedy dziecko w szkole ma bezpośredni kontakt, ma bezpośredni dostęp do telefonu i każdą informację może tam sprawdzić. Czy jak przeprowadzić taką reformę i czy to jest słuszne? Bo według mnie uczenie w szkole pewnych rzeczy na pamięć, pewnych twierdzeń czy pewnych kwestii, pewnych dat na przykład, które można łatwo sprawdzić w internecie, w pewien sposób być może się mija z celem. Jak to połączyć? Jakby pan to widział i jak pan by widział rozwiązanie problemu telefonów komórkowych w szkołach, które, do których dzieci mają nieustannie dostęp? Bardzo prosto, zakaz i już. To nawet w tej chwili są takie postulaty i oby pan minister Czarnek to wprowadził. A co do tego sprawdzania w internecie, a do kogo należy internet? A jest pan pewien, że tam to wszystko, co w internecie będzie można znaleźć za kilkanaście lat, to będzie prawdziwe? A jest pan pewien, że w ogóle coś będzie można znaleźć w internecie? Tam tym zarządzają algorytmy. A algorytmy to co, same? Sztuczna inteligencja to sama się tworzy? Tym nikt nie zarządza, tym ktoś bardzo precyzyjnie zarządza. To, że coś można znaleźć w internecie, to nie jest żaden argument, że nie uczmy tego w szkołach. To jest jeden z argumentów inkluzjonistów, jeden z argumentów niszczycieli szkoły, że skoro w tej chwili każdy ma dostęp do wiedzy, wiedza jest wszędzie, więc nie uczmy ludzi czytać, nie uczmy ludzi pisać, nie uczmy ludzi niczego na pamięć, bo w każdej chwili mogą sprawdzić to w internecie, w Wikipedii. Proszę pana, jeżeli ktoś nie nabędzie podstawowych umiejętności w szkole, w sposób jak najbardziej tradycyjny, analogowy. Jeżeli ktoś nie zbuduje sobie bazowej wiedzy, mając pustą głowę i wejdzie do internetu i poszuka cokolwiek, jakiekolwiek hasła, niczego z tego nie zrozumie. Prawidłowy sposób nauczania i wychowania ludzi to jest najpierw nauczyć ich świata analogowego, a później wpuścić ich do świata cyfrowego. My w tej chwili jako rodzice robimy wielką krzywdę swoim dzieciom. Ci ludzie, którzy to robią, dają dzieciakom smartfony, ekrany, sadzają ich przed ekranami. Z tego wychodzi mózg cyfrowy. To jest określenie profesora Manfreda Spitzera. Po tym wychodzą ludzie, którzy mają cechy autystyczne. Więc to, że oni mają dostęp do technologii w postaci smartfona, nie jest żadnym argumentem przeciwko tradycyjnej szkole. Wręcz przeciwnie, tradycyjna szkoła może być, jest skutecznym sposobem, żeby ludzi oderwać od tych smartfonów i żeby uleczyć ich cyfrowe mózgi. Możesz sobie sprawdzić, co to znaczy wolność korzystania z internetu w Chinach czy w Rosji, gdzie oba są cenzurowane i ta cenzura razem z systemem będzie się posuwała dalej. Nie wiadomo, dokąd sięgnie. Ale jak spytać Chińczyka na przykład, czy w internecie, co to jest demokracja? Chińczyku, czy możesz sprawdzić w chińskim internecie? Takie ograniczenia będą po prostu i to się dopiero buduje, a powiem jeszcze inaczej troszkę niż pan Bartosz. Właśnie tradycyjna szkoła jest warunkiem tego, żeby można było korzystać z cyfrowego świata. Znaczy właściwie pan Bartosz to powiedział. Nie to, że tradycyjne wychowanie. Najpierw trzeba wiedzieć, co to jest real, żeby można było korzystać z cyfrowego świata, a chodzi o to, żeby te granice zatrzeć. Po prostu każdy będzie miał swój indywidualny internet. Tak jak pan Bartosz mówił, swój cykl nauczania w zależności od tego, jakie dostaniesz tam świadectwo, że jesteś misiem przeznaczonym do takiej taśmy czy do innej, to taki będzie indywidualny cykl uczenia i taki będzie twój internet. Innego nie dostaniesz. Taka jest logika tego. Jeszcze pani Jolanta Dobrzyńska prosiła o głos. Różnica między wiedzą a informacją to jest różnica pomiędzy szkołą a korzystaniem z internetu.
Wiedza to jest coś znacznie głębszego, gdzie pewne procesy intelektualne muszą zachodzić w mózgu dziecka rozwijającego się po to, żeby ono się, jego mózg się rozwinął. Ale teraz jeszcze tak ogólnie. Edukacja włączająca jest procesem. Wszyscy to mówią i tak jest. I teraz albo tkwimy gdzieś na początku tego procesu, tak nas na przykład informują, że edukacja włączająca to jest takie wysokiej jakości kształcenie, to jest pierwsze hasło, które jest w Polsce stosowane, a drugie edukacja dla wszystkich. Te dwa terminy zastępują termin edukacja włączająca w polskich opisach. Edukacja wysokiej jakości wcale nie jest przekłamaniem, jest przekłamaniem w Polsce, dlatego że ona w języku europejskim, skąd została wzięta, w języku dokumentów, to jest edukacja zróżnicowana, czyli gromadząca wszystko, całą różnorodność, zarówno w programach nauczania, jak i osoby nauczające, osoby nauczane, wszystko do jednego worka, czyli dokładnie odpowiada tej naszej inkluzji. Tylko, że Polacy o tym nie wiedzą. To nie jest poziom nauczania, edukacja wysokiej jakości. Natomiast edukacja dla wszystkich jest też oszukańcza w jakimś stopniu, dlatego że szkoła polska jest dla wszystkich. Tylko, że jedni się uczą w szkołach specjalnych, w tej chwili inni się uczą w szkołach ogólnodostępnych. Nie są uczniami i nie chodzą do szkoły, szkoły o takiej nazwie, o instytucji, tylko dzieci głęboko upośledzone, dlatego że będąc na poziomie trzylatka, one mają dostosowanie do życia, tylko i wyłącznie naukę życia. Bardzo często to są osoby, które nawet higienicznie się nie obsłużą, czyli nie można mówić o edukacji. Tutaj w edukacji włączającej nie ma żadnych wykluczeń, czyli również te dzieci są włączane do szkół na wszystkich poziomach. Jeżeli rodzice zgłoszą takie dziecko do liceum, ono też zostanie przyjęte. Nie ma mowy, żeby dyrektor mógł odmówić. Przykład, na przykład dziecko niepełnosprawne intelektualnie jest w szkole lotniczej, bo dyrektor nie mógł odmówić, jest w obsłudze, znaczy uczy się zawodu obsługi naziemnej samolotów. Przecież nigdy w życiu nie będzie mógł pracować, ale mało tego, ono nie może odbyć praktyk. I tego typu problemy już w tej chwili się rodzą. Te dzieci w szkołach ogólnodostępnych bardzo często przeżywają ogromny kryzys, dlatego że w szkołach specjalnych one są między swoimi. Czują się dobrze, mają kolegów, na przykład głuchoniemi, porozumiewają się między sobą, bawią się ze sobą. Głuchoniemy w klasie z dziećmi normalnymi jest absolutnie wyobcowany. Gdzie tu mowa o jakiejkolwiek integracji? Podobnie z niewidomymi dziećmi. One są wyobcowane i na przykład w tej chwili wielu psychiatrów, psychologów zgłasza duże problemy dzieci nieszczęśliwych z powodu włączenia. Rodzice jeszcze o tym nie wiedzą do końca i chcieliby, no niestety rodzice czasami nie chcą przyjąć do wiadomości, że to dziecko najlepiej by się czuło w szkole specjalnej. Poza tym sieć szkół specjalnych jest coraz rzadsza. W związku z tym ich dostępność jest coraz gorsza. Jeżeli szkoła specjalna jest niedostępna, no to już lawinowo dzieci są kierowane do szkół ogólnych. I to jest ten pierwszy poziom problemów, które już w tej chwili istnieją, które są załatwiane jednymi hasłami tylko i wyłącznie, zresztą nieprawdziwymi, tak jak mówiłam. Pod tymi problemami współczesnymi kryje się druga warstwa, właśnie ta destabilizująca system, czyli wtedy się okazuje, czemu ma służyć edukacja włączająca. To są właśnie te programy, które zaczynają zastępować i te działania z dziećmi, wszystkimi dziećmi, nie tylko niepełnosprawnymi, które mają zastępować naukę szkolną.
I w końcu jest ta trzecia warstwa najniższa, która w Polsce prawdopodobnie będzie po roku 30, bo do 30 roku ma się mamy rozwinąć całkowicie edukację włączającą. I ten proces ma być zamknięty tak jak tutaj według ONZ-owskich planów. Natomiast po 30 roku może zupełnie edukacja wyglądać inaczej. Ja to podam, tutaj było pytanie o czy to jest opłacalne, bo będzie, jeżeli szkoły specjalne zostaną zlikwidowane. W tej chwili jest zupełnie nieopłacalne, tak jak była mowa, 25 miliardów idzie na przekształcenie. Ogromne pieniądze, niewyobrażalne. Ale jak się to stanie? W ideologii edukacji włączającej jest powiedziane, że nie można rozróżniać w przyszłości, po włączeniu już, dzieci niepełnosprawnych od pełnosprawnych. Nie będzie orzeczeń o niepełnosprawności, tylko nauczyciele będą decydowali o tym, jak pokonywać bariery poszczególnych osób, a bariery podobno ma każdy, jeżeli chodzi o kształcenie, wychowanie, no i przede wszystkim te wszystkie miękkie umiejętności i umiejętności społeczne. Jeżeli nie będzie orzeczeń, to wszyscy będą traktowani równo. Nie będzie można, nie będzie brana pod uwagę strona biologiczna, która już w tej chwili w tym disability studies jest niebrana pod uwagę. Dziecko w ogóle nie jest tam traktowane, nie jest opisywane pod kątem jego problemów biologicznych, tylko i wyłącznie barier społecznych, które oddzielają go od reszty, czy klasy, czy społeczeństwa. I tak wygląda ta nauka i tak ma wyglądać sama inkluzja. I wtedy nie będzie kilkakrotnie większej oferty finansowej na dzieci niepełnosprawne, bo nie będzie dzieci niepełnosprawnych. Wtedy się to dopiero zacznie opłacać. Zawsze warto dać podsumowanie, więc jest źle, będzie gorzej, ale można to powstrzymać, tylko trzeba chcieć. Chcenie w tej chwili jest po stronie rządu, a w przyszłości, jeżeli nie będzie, jeżeli teraz nie będzie chcenia powstrzymania tych zmian, to w przyszłości chcenie będzie się musiało pojawić u państwa. I ludzi wśród ludzi w państwa wieku. Bo oczywiście inkluzja nie jest samoistna, jest częścią większej całości. Do tej samej kategorii należy polityka energetyczna, zamykanie kopalń. Tutaj też należy to tam, odbieranie ludziom samochodów. Ostatnio też Takie nowe rzeczy to przymus termomodernizacji budynków, czyli ograniczenia prawa własności, czyli to, co Schwab promuje jako nie będziecie mieli niczego, będziecie szczęśliwi. Jeżeli zawczasu, znaczy jeżeli teraz lub w najbliższej przyszłości po stronie rządu tego i następnego nie pojawi się chcenie takie, że jednak tego nie będziemy robić, to następnym chceniem, jakie się będzie musiało pojawić, to już będzie walka narodowo-wyzwoleńcza. Powracając już stricte do inkluzji, to żeby to powstrzymać, trzeba powstrzymać następujące rzeczy. Ja to przypomnę, to tutaj padło już, tylko tak zreasumuję. Zamiana szkół specjalnych w specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej, tego nie może być. Ocena funkcjonalna dla wszystkich dzieci, tego nie może być. Wspólna podstawa programowa z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, tego nie może być. Co być musi, żeby zachować edukację, prawdziwą edukację, która daje wiedzę? Musi być podział na przedmioty nauczania, muszą być podstawy programowe, obiektywny standard wiedzy, muszą być wymogi edukacyjne, czyli żeby dostać promocję, trzeba coś umieć. Muszą być oceny w skali. Te wszystkie rzeczy, które powiedziałem, są w tej chwili bardzo znienawidzone przez inkluzjonistów i wszelkich innych niszczycieli szkoły.
Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, zerknąć do dokumentów, do źródeł, polecam. Na stronie Ruchu Ochrony Szkoły, ruchochronyszkoły.pl, tam jest wiele informacji i tam są też aktualności. I na stronie Towarzystwa Wiedzy Społecznej, czyli w towarzystwie.pl, w zakładce Nasze Raporty, tam są raporty na temat modelu europejskiego edukacji włączającej i modelu polskiego edukacji włączającej na podstawie źródeł, solidnie oparte na źródłach, dokładnie opisane to, o czym powiedziałem. I jeszcze dużo, dużo więcej, czego tu nie powiedziałem, bo nie starczyło czasu, żeby to wszystko opowiedzieć. Tam jest dużo więcej bardzo ciekawych rzeczy. Oparte to jest solidnie na źródłach, też wszystkie źródła są tam wyszczególnione, więc polecam. No i życzmy sobie wszystkim powodzenia, żebyśmy nie dali to sobie włożyć na głowę. Dziękuję Państwu. Jeszcze dwie rzeczy dodam. Pierwsza, jeżeli rząd PiS-u z oporami, ale przyjmuje edukację włączającą, to wyobraźcie sobie, co będzie, jak opozycja wygra, to ten proces się przyspieszy i żadnych barier nie będzie, a takich wojowników jak my, no to albo się ośmieszy, albo zamknie. I nie żartuję.